Siemanko Ludzka, z tej strony Tanas, a to kolejny odcinek z Czeskiej z Kacperkiem. Siemanko. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, akcja obornik na pełnej. Boluś nam tu poładuje trochę oborniczka. Szamfodromu. Dawaj, dawaj. Tylko żeby cię tam nie wciągło do tego. Bit? Nie przesypiecie? O panie, jaki twardy, zbity gościu. No, tyle nie wywoziło się, no to wiesz. Ogólnie nawet dobrze dosypała się, tam mam już 20% z jednej łyżki, nie? O Boże, jaki tu podjazdy, jak jest fajny. No fajne, fajne. Dobra, jedzie, idzie. Ogólnie daleko nie mamy do rozwożenia. Tutaj te pole, obok. Ja tam taki wyjazdek jest, może tamtym wyjazdkiem wyjadę. No tamtym wyjazdkiem sobie, bez idealnych łapki, no. Bo to jest do pola nawet. Ale fodromka fajna. Pasuje na tą serię. Pasuje, pasuje. Nie wiem czemu jej od początku nie wzięliśmy. Ale jakoś nie było zapotrzebowania chyba natura. No, która przydała się i jest gwiazdosław. Jeszcze dwie łyżki po tej, nie? 60% jest. Tak. Ty to jednak umiesz liczyć, gościu, chyba. No coś tam się kiedyś liczyło tam, wiesz. Na przyrodzie. Na przyrodzie. Nie, fajny nabornik. Taki inny niż te wszystkie. O. No, ta czeska ma swój klimat, ma. O kurwa. O kurwa, co go rzuciło tam. Kurde, szkoda, że sobie nie podłączyłem kierownicy. Tak się ciężko myszką tu ładuje. Ale dawaj. Na dziurę. Kurwa, wyjebał pół ten. A jeszcze jedną, sypnij. Janusz. Jadź prędko. Jadź prędko, bo... Kurwa, kogut stanął przed tymi, drapie nogami, jebany. No, obciążyć mi najebał trochę ziemi, kurwa. Chciał dociążyć, kurwa. Czekaj. Ale się wpierdolił. Ty nie za przyczepę. Jak ja normalnie sypię tu normalnie, gościu. Normalnie, gościu, stój, bo już jadę. Podjedź sobie tym, Junwerem. Używa nim o siły. Właśnie słyszę. Serio, dalej? Kurwa, bokiem! O, ja pierdolę. Ej, to nie powinno być na zmianę? Co na też zmianę? Większy rozrzutnik, a ten ma mniej koni. Mówisz? No. A nie Zobacz. Wygląda nawet. Nie wygląda. No nie wiem. Dobra. Bo to... nie wiem, czy tamten nie ma zaczepu tak to za wysoko. Nie, no dobrze jest. Tak? Aha. No, no dlatego cię bokiem rzuciło. Idealnie. Kurwa, dobra. Ciągnie go bokiem, ja pierdolę, ty. O kurwa, tu jest chyba ten wyjazdek. Jaki mały. Ja pierdolę. Sam raz. To niezły wyjazdek. Trzeba zobaczyć, ile zapotrzebowania ma ten rozrzutnik, nie? To jest ten. No stary, na twój wejdzie 16 ton, a na mój wejdzie 30. 20. 20 na mój wchodzi? Na mój. 150 ten mój potrzebuje. No dobra, a na mój? Nie piszę. 280, na twój wejdzie 32 tysiące. No, no to widzisz. 220 koni. No. Kurwa, no ten rozrzutnik jest jakiś dziwny chyba. Nie, 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 no mówię, trzeba było nam się zamienić ze stawami. Ja myślałem, że tak podczepiłeś, nie sprawdzałem właśnie tego. Teraz to sobie przeczep. Nie ma modu obornika. Jak rzuca. No ta nie ma właśnie. Cześć. To boli, to jest mod sieczki, a nie ma właśnie tego. Jednak się może zamienił, bo tak za bardzo mnie rzuca, gościu. A szybko ci ubywałem procenty? Nie sprawdzałem. Mamy tak rzucało, że... A fajnie ten zasób posył, bo jest zielony, fajny. No ten też będzie tak. No i bo ta. Nie, lepiej wygląda, bo tamten starszy do starszego takiego tego... rozrzutnika to jest nowy znaczy już. Przyjęty. O kurwa, syn. Wyhamować nie mogę takim... ciężko. Kurwa, patrzcie, dojechał do pola, rozrzutnika nie ma. O kurwa, Adam. Dobra, tu jest jakoś. Jedziemy. No dziurę tym John Deere'em. Zobaczymy. Kurwa, rzutnik stoi na polu z gnojem, ja pierdolę. Jak wajk podczepisz teraz. Kurwa, na górce stoi jeszcze. Zobaczymy tego wariata. A tak szybko procenty nie lecą. No ile masz? 92. O, to ja już jadę. Będę jechał zaraz.
Lecimy, gościu, z tematem. Następny zestaw, o kurwa, bokiem poszedł. Następny zestaw się załaduje sam, gościu. No, no. Na razie dookoła. No i co, lepiej? No lepiej o wiele. No, no mówiłem, bo to po prostu był źle zaczyn dopasowany i dlatego go tak rzucało. I tym bardziej, że lepiej te zestawy go... Jo, pier... Ten mój, to ja nie wiem, to bo nie ma maksymalnej ładowności. Czemu? To zobaczysz, jaka kupa wystaje, stary, jest pół takiego rozrzutnika wystaje z niego. O kurwa. Ja pierdolę. To nieźle się tam bawisz, widzę. Stary, ja tam swojego do pełna ładuję, twojego mi się nie chciało, bo bałem się, żeby tam burczyć nie pod ten... Spawy nie puściły, bo tam to stary drewniane takie... jeszcze. Chyba drewniane, te burty są. Nie, tam... O Jezu! Nie ma, padłem na bokiem. To lewa. Czekaj. Ogólnie Chyniak nie przyjechał, jeszcze sprasował do końca, bo trochę słomy sprzedaliśmy, bo za dużo było. Chyniak zapił. Dziękuję. Dobrze, pół pola mamy już ten, to rzucimy sobie obornik. Szkoda, że młody obornik nie ma. Jestem w szoku, ile tu wchodzi, ty. Mówisz, ja mam 37%. No to przyjedziesz, weźmiesz sobie tego. Kurwa. Ja se tamten załaduję jeszcze i dopiero później se weź ładował, bo zobaczysz ile na tym wchodzi. Ja pierdyle. O, chyba koniec. Ja mam 20%. Dobra, to akurat ci wyjadę. Zobacz, czego nie rzuca. Nie, nie, to będzie już dobrze. Dobra. Dajemy radę na pełne. Na deszcz się zbiera. Co? Już koniec ma? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. 10%. Deszcz będzie padał, gościu. W sam raz. O, ja sobie potem cyknę. Deszcz będzie padał, w sam raz. To konkretny ten deszcz. My się tu będziemy, gościu, kopać chyba. Dobra, zero. Jadę. Gdzie ten wjazd teraz tu był? Tu jest coś. Ale bokiem. Ja mówię, kurwa, coś jedzie, nie? A to samolot. Kurwa, samolot. Nie wiedziałem, że samoloty jeżdżą, ty. Nie, tak myślałem, że coś ty jedziesz, tak taki dźwięk. Bardzo więcej mu nie ładuję, bo... Kurwa, ja pierdolę. Ja mówię koniec, bo to starczy. Ja pierdolę, co to ja... O kurwa, jeszcze wyjebałem w tam, w kartony. I chuj, sporek na oborę miał być. Ja pierdolę. Ile dopierdolił. No przechuj. Trzyosiowa jebana. Czerwrzutnik, no. O Boże, widziałeś u nas, że koleś bez ręki jeździ lokomotywą? Serio? Nie widziałeś? A no ta, no, 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 no. No być nie ci pogadę. Wiem, wiem, widziałem, widziałem. Liczy się pasja. Jakieś wstawiłem chyba zdjęcie, nie? Że bez ręki też można. Ten wiele rzuca też, kurwa. Rozrzuca konkretnie. Ja wielaczka palę, stary, zaparłem się kołami i nie mogę je cofnąć. To nie jest wielaczek. Kurwa, ledwo co rzuca tym obornikiem, gościu. Jo, pan nie ma siły. Ja pierdolę. Walduś, kurwa, co się dzieje, no. Kurwa, już powinien skręcić tam. Wreszcie sobie pojadę rozrzucić obornik. Ale I'm happy. No, ty rozrzucisz, a jeszcze będę rozrzucał, tak chyba, kurwa. 10% dopiero rozrzuciłem. O Jezu, ja już mam 20 naładowane. Pozdro. No, gościu. Gdzie ten rzutnik jest skręcany jeszcze w osiu, zajebiście. No, nie dziwię się. O Boże, odczepiłem przez przypadek biegu łyżkę. O kurwa. O, to sobie dojadę jakoś łe. Chuj tam do wody wypierdolę. Ty. No. Ni chuja. Co ni chuja? Nie mogę łyżki podczepić teraz. Ja pierdolę. Gdzieś ty ją rzucił na przyczepę, kurwa? Czy nie, 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 czekaj. O, może tak ją teraz
W oborniku jest. O kurwa, nie muszę je znaleźć, ja pierdolę. No pojeb. O jest! Uratował Jojuszkę. Jojuszkę? Taką niedzielną? No. Kurwa, a dobra, było trochę. Myślałem, że nic nie było, nie? Mówię, kurwa, jeżdżę, nic nie było. Najgorzej jak lag złapie, jak podjeżdżam. A co bardzo lagi masz? Mi aprykadła. Nie, o 6 do 6. No, to fajnie. Kurde, w Rocketa mi się chce grać. I cały dzień nie zagrałem jeszcze. Nie no, oprócz... Co nie graliśmy, graliśmy. Raz. Tu się przetnę tak leciutko. I czas, go. Bez mi ile tak pola mniej więcej poszło już? A nie wiem ile. Nie dużo. Z 5 hektarów? Tak, bo chciałbym. Ty ja sobie na Bolusiowie, nie? No. Porobiłem tak mniej więcej w głowie, ile tak mniej więcej realne hektary by wyglądały w wiesz, od Bizona do Leksiona, nie? Mhm. No i się tam pisałem, że duże pola to ze 4-5 hektarów, te małe pola po hektar, po półtora, po dwa. Ja pierdolę, poszedłem na jakieś małe pole, nie? Mhm. A ono 250 tysięcy. No bo wiesz, jak to jest, kurczę, realizm farminga i jakieś małe pola, to musiałem dać 0,20 arów, a największe pole na Bolusiowie ma hektar 40, no to wiesz. Taki jest areał, nie? Na oko mniej więcej i myślisz, że to jest tam, wiesz, hektar to, a tu się okazuje, że... Niestety, ale nawet... Jak on wolno z tym idzie! A ty już wyjeżdżasz? Ja 55% dopiero. No to akurat. Wiesz, że ja się tu nie zmieszczę. Zmieścisz się. O nie, wjechałem. No to ładnie idzie, ładnie. Myślałem, że nie będzie widać, gdzie mam rozrzucać. Obos. Nie no, widać. Czekaj, to zrobię ten cypel. Trup. Pojadę tam. Ładne animacje mają. Znaczy no, ten mój ma, nie wiem jak ten twój. Też spoko. W tym moim... A, bo on ma talerzowy. Ja mówię, kurwa, w moim się blacha nie otworzyła, animacje lecą. To nie za blacha. Ale nie, jednak, gościu, dałem radę. Normalnie? No dziurę. Kurwa, sypię i wysypać nie mogę tego. U sąsiada chyba kurwa będę wysypał to. Ja pierdolę, walduś. Masakra. Nie patrzę na to, który... A dobra, już chyba. Na której zaczęliśmy. Tak jest, niecałe 10 minut będzie. No zaraz ci powiem, wiesz? No będzie. Tak z 9 będzie. O, jak nie więcej, bo jest stary 10 po 9, bo 7. A nie, o której zaczęliśmy. Jakoś, nie wiem. Gdzieś o 5? No, gdzieś tak. O Boże, jak mu fajnie ze środka zabrało. Komu mi? No. A no ta. Tak. 39%, ja pierdzielę. Ale stings. Łe. No zaraz ten cypel tu skończę. No i gitara. Ja może kiedyś załaduję tego Fenda, nie? No myślę, że teraz akurat załaduję siebie i mnie. No. Ty pojedziesz też... Fendem teraz, zobaczysz. No. A ty pojedziesz sobie Dundirem z tym. Mhm. Ja mam jeszcze 61%. No ale mam więcej zawracania niż do rzucenia. Niby prędzej wracasz? A dobra. Tędy wracam znowu. Się wyrówna, będzie gitara. Ten się przeciął tam. A nie przeciął. Nie, dobrze. Nie, jadę tak jak tu ty wyciąłeś, więc... Może też na tamtą stronę trochę rzucić. Zaraz ten. 27%. No, dobra, teraz się przetnę. Kurde, galancie tego obornika już. No. A tym to zestawem to idzie, on szeroko rzuca. Zastaw taki robię gościu, że... Ja się gościu bokiem i zejdzie.
Ej, nie wiesz co wkurza w tym jedynie? No. Że ja włączam, a on stary po 5-6 sekundach dopiero wiesz. Znaczy może to realnie jest, nie powiem. Ale kurde, człowiek przyzwyczajony, że zawsze jak włączyłeś, to od razu obornik leciał. No, no, no. I muszę później mijaki dokańczać, bo oczywiście już jestem gdzieś w połowie pola, jak zanim mi się załączy. U mnie tam działa. Ale on ma słaby zwrot, ja. Ja tam nie narzekam u siebie. Nie, no, widać, że ten ma, tak daje radę spokojnie, a mój tak ciężko, no, no, no. Dziwnie trochę ma. Kurwa, nie wysypię tego za inny gościu, co całe pole zrobię chyba na tym. Powiem ci, że niezły kurwa rozrzut mam. Dobrze, że my jednak ten... To słomę trochę wzięli. Dobrze, Chinka trochę obudzili mnie. No ale co, ty załadujesz i będzie koniec odcinka gdzieś mniej więcej. No, no. Pewnie ja się jadę wywozić ten i ty nie wiem, czy jeszcze zdążysz wywieźć. Bo jednak to ładowanie dobre prawie 10 minut mi trwało. No. Tego zestawu to ta. Gdzieś tak będzie. Ty jak ja to całe pole skończę teraz. Ja pierdolę, to ile ty tam jeszcze masz? 9%. No już kończę. To ja mam 9. Ja to na raz biorę chyba. No, żeby wiedział. Chuj, grubszą dawkę to pierdolne. Dawaj, gdzieś 20... Czekaj, nie? 80 ton na hektar. No. Dobra, ja koniec. Czekaj, tu przejadę jeszcze taką grubszą warstwę, taką ten. Ja pierdzielę. Ładnie rozrzucę. Dawaj, kurwa, 3% jeszcze. No dawaj, dawaj, dawaj. Ileś można jeździć. Po tym wyjazdek, gdzie... O. Ale stinks. Zawijam na gospę już. Trzeba będzie bardziej na ten. Łe. Dobra, zmieściłem się. Ty krową na dach kapie, gościu. Ja wiem, ja widział. Kurwa, kura, wypierdalaj. Dawaj, pakuj. Oj, na wydlaka, a ten obornik. O kurze. Ja myślę, że jeszcze coś z tego będzie. A, rosu. Chcę jakoś tak bliżej sobie podjechać. Dobra, Walduś. Andrzej, czemu ty je napierdalałeś belki do silosu od kiszonki? Andrzej, to jest specjalnie. Jak to wiesz, nie miało być tutaj? Tu jest sprzedaż. Co ty pierdzielisz, Walduś? No naprawdę, gościu. Ale o to mi chodziło, żeby tamto schować. A no jo, chyba, że jo. Ależ ty. Pójdź z tyłu, będę na dwa od razu ładował. O kurde, to nie ten do mnie wpadnie. Jedź do góry, Walduś, jeszcze dawaj. No tam wchodzi trochę łyżeczek, nie powiem. A, już widać, spóły chyba załadowane, nie? Tak właśnie łatwo widać, zobaczysz co później jak ten garb rośnie. Ile procent w ogóle jedna łyżka? To jest jedna teraz? No. 4 tony, 12%. A to i tak dobrze. Ja, ty ile jak litrów ma mało? Ja wyjdę z niego, bo szkoda. Nie zdenkowany. Szkoda, szkoda, szkoda. Szkoda jest. Czymś reje. Na wszczepie się tam, wiesz, robi kubka, nie? Kurwa, co tam myszką na kurwiaś tak wygorza, że masakra. Dobra. No trochę ciężko się myszką to robi. Kurwa, jak zamiliwa. Przodem. Ale idzie robota. Kombinę robię, nie wiem co robię. A ten podjazd zajebista sprawa, nie musisz tak łyżki dużo podnosić. No. No do pół metka jeszcze ci trochę dwie łyżki brakuje. Easy, gościu. Jakie fajne liczniki ma w środku to. No Boże, ktoś się pyta czemu tam jest dziewczyną. O kurwa. To nie jest za dziewczyna. Z kabiny jadę, nie wiem co robię. Dobra.
ale kupa urosła, ja pierdolę. Gościu, jaki tłumik zardzewiały. Ha. Ale jak się, dzisiaj zapomniałem tytułu zmienić, skopiowałem z poprzedniego odcinka, jak był Mr. Adam 15. Wiem. Czy napisałem to komentarz, niezły tytuł. To niezły tytuł, widzę, masz kilka łapek w górę. Dałem ci w dół. O ty kurwa. 50%. Super. To wiadomo, ja zmieniła moje życie. To nie za fandroma, ci powiem. Ojo. Ale fajna akcja, ci powiem. No, powiem ci, taka dość inna, bo... No w 17 może i by zrobił, ale to nowymi sprzętami. Jaka kupa, ja pierdolę, ty. Już mi kurwa nie mogę wyżej podnieść, gościu. Bo tak jakby tej góry, jakby tego podjazdu nie było, tam nawet nie naszpał na ten rozrzutnik nic. Chociaż ja nie. Raczej nie. Pa na krańcu stoję, pa. Fadrałą. To ja widzę właśnie. Kurde, nie mogę wskoczyć. Ja, serio? Jeszcze tyle procent? No jeszcze jedna. No, jedna. Mówisz? No przyjdź ci trochę na sobie może. Cofnij trochę, troszkę do tyłu może. Kurwa, wjebał się do krów, ja pierdolę. Gdzie? Też tam. Matko Bosko, to gwoździe były wysypane, ja pierdolę. Dobra, mam 6 kół. O kurwa, rurę skasował. Ja mam 6 kół, nic nie skasowałem. Przestań, gdzie się patrzy. Gdzie masz rurę? Gdzie? Zobacz, gdzie? O kurwa. No dobra. Panie, dospałem cię naprzód, ja pierdolę. Tego nie było w planie. Teraz to większa kupa, pa. O skurwysyn. No co ty, tato? Więcej było wtedy. Nie, znaczy tyle samo. Dawaj, ja tu już rozwalam. O kurwa. Nie, no tu to jest modzanie. Dobra, to mnie narzekaj. Jo, zdążę załadować i ten. Będzie miał ponad 20 coś widów. No i to giciosow, ci powiem. To z rogu trochę wezmę teraz. Tamto 4 łyżki to gicior. Ue. Źle sobie podjechałem trochę, ale dobra. Dobra. Idziemy do szkoły? Czy na warsztat, gościu? Anu. To nie jest warsztat. Konkretny. Umiesz już coś? No. Nie wiem, trzymać klucz w ręku. Spuścić wodę z opon. Ja. To kurde, stary. Ja pierdzie, to muszę się spytać mamy, czy tak my. O kurwa. Gościu. Ale stinks. Faktycznie nie dziwię się, że ci nie chciało to zlecieć. Jeżdżę i jeżdżę, a tu 10% na nią było. Tak jest. Tak się żyje na tej polskiej wsi. Dobra, gościu. Masz? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja już kurde przyszykowany. A ty się wbijałeś tą kupę pewnie 100 na godzinę, to się nie dziwię. Nie, bardzo powoli. Podrama. Ja wolę się pomału, gość. Czy muszę trochę do tyłu cofnąć, bo za bardzo na tył wysypię. Dobra. Fajnie ta Fadroma chodzi. Fajnie odpala w ogóle. No, jak Fadroma, taka stara. O kurwa, rzutnik ugięty. Dobre jest to, że tam gdzie sypiesz to się pokazuje, a nie to jest zrębiste. No. Ale to zależy od rozrzutnika, nie? No, pewnie jak 13 było, że jeb i chuj.
równo się układało. Bo w 15 też tak miałeś, chyba czy nie, no. Dopiero w 17 przecież zrobili. To był mod. Nie no, niektórych... nie, no trochę było. Nie no, było w 17. Znaczy w 15. 15. To... No właśnie ja nie wiem jak to... Było. Że tam wysypałeś się pojawiało, no. A mi się wydaje, że mi się wydawało, że w 17 dopiero to zrobili. 15 też było. Ale to w modach. Nie no, w oryginalnym też chyba było. Jo! Oj, nie chce mi się wierzyć. A może? Było. Mówię ci, ja lubię pociągi. Ja chcę sypać tam pełne. No i chuj. Opuścimy łyżkę. Wjadę tam do ciebie na pole normalnie. Skończymy odcinek, Paluś. Kurwa, ledwo co idzie ten Jundir. No, nie. Ładne ma spalanie, 15 litrów mi spali przez ten czas. No ale przy takim tym to się nie ma co dziwić. Dobra, Walduś, stani tam. Już podjadę do ciebie. Kurwa, jak wyleciał spalnik. Pali się! Ale ciśnie tym kawałkiem. Kurwa! Ja pierdolę, jak mnie zaszczyło. No ten rozrzutnik coś jest sfakany. Jakiś taki masywny strasznie jest. No. Ale sztynks, ci powiem. No, zrobiliśmy, nie? Jest git. No to łapkujcie, subujcie, komentujcie, Boluś, u ciebie odcinek z orki, tak? No, prawdopodobnie już tak. No to zapraszam do Bolka na następny odcinek, no i na razie trzymajcie się, cześć, elo. Elo.